Tyskie pracując na pana Mazurka Zarembę, właśnie dyrektora marki Tyskie. Rozumiem, że dlatego właśnie zdecydowali się państwo zaangażować się w ten nietuzinkowy, no i bardzo ważny projekt dla, nie tylko dla polskiej firmy, ale też dla wszystkich polskich kibiców. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, decyzja sponsoringowa, czy decyzja zaangażowania się w ten projekt zapadła jako jedna z najszybszych decyzji podejmowanych u nas w kompanii piwowarskiej. Pan Kazimierz Górski reprezentuje pewnego rodzaju symbol naszej dumy narodowej. To, co on osiągnął, to, co nam pokazał, że jesteśmy w stanie uwierzyć w siebie samych, że jesteśmy w stanie ze swoich własnych sił pokazać, że jesteśmy Polakami, być z tego dumni, jest rzeczą, która, myślę, prowadzi nas przez cały czas, prowadzi nas przez całe życie. I zresztą tak samo jak marka Tyskie, która też na tej dumie narodowej wyrosła, nie wyobrażaliśmy sobie niezwiązania się z postacią pana Kazimierza Górskiego. I ten pomnik z naszej strony jest nie tylko uznaniem dla życia i osiągnięć pana Kazimierza, ale również jest też uznaniem dla tych wszystkich Polaków, którzy wierzą, że jesteśmy w stanie osiągać sukcesy i wierzą, że jesteśmy kimś więcej w świecie niż tylko i wyłącznie ludźmi mieszkającymi w tym kraju. Jesteśmy po prostu Polakami, jesteśmy z tego dumni i te sukcesy osiągamy. Dlatego z punktu widzenia marki Tyskie to nawet nie była kwestia decyzyjności. To jest obowiązek, który marki, tak duże marki, tak polskie, narodowe biorą na siebie. I tak jak wspieramy miejsce, w którym się tutaj znajdujemy, tak jak wspieramy Stadion Narodowy, tak samo z panem Januszem, z panem ambasadorem pracowaliśmy bardzo blisko i mam nadzieję bardzo szybko, żebyśmy do tego finału doszli. Kolejną marką, która